szczęście się rozpogodziło i możemy zrobić pierwszy lot próbny. Ja tutaj przeprowadziłem taki lot najpierw w plenerze, żeby zobaczyć, jak ten dron się sprawuje. Nie chciałem go od razu ciągnąć do miasta, więc najpierw oczywiście cała procedura. No i startujemy. Tutaj pierwsze zadanie to było właściwie ocena, jak on siedzi w powietrzu. Leciałem bokiem do takiego muru skalnego właśnie równolegle i patrzyłem sobie mniej więcej, jakie jest ujęcie. Teraz widzicie, to jest nagranie bez żadnej obróbki, ale też mamy przeploty telemetrii. Wygląda to w miarę ok. Słuchajcie, tutaj nie ma specjalnie sterowania. Tam można zablokować ekspozycję, można ją delikatnie skompensować i to jest tyle. Widać, że on jest dosyć stabilny w powietrzu. Tutaj nie ma żadnego rzucania, tak jak w Sparku, jeżeli chodzi o ten gimbal dwuosiowy. Nie ma takich cech typowych dla tanich dronów, czyli na przykład niestabilność, albo bardzo słaba jakość, albo słaby gimbal. To naprawdę wszystko jest na poziomie. Oczywiście obrazek jest na poziomie może wyższym, amatorskim, ale nadal jest to przyzwoita wartość. Jak widzicie, tutaj trochę nie doświetliłem, żeby utrzymać detale w niebie, detale nieba. I to wyglądało w miarę ok. Widzicie, ponad 200 metrów lecę bokiem. To jest wystarczająca wartość dla takiego gówniarza. Tutaj nie ma co przesadzać też i bić rekordów. Naprawdę, wierzcie mi, że ta wartość około 200-300 metrów to jest wszystko, co powinno się z niego wyciągać, bo on jest po prostu mały i nie widzimy go, a druga rzecz, że nie ma nad nim żadnej kontroli. Oczywiście są ludzie, którzy będą na pewno latali nim dużo dalej, to jest normalne, natomiast trzeba wziąć pod uwagę szereg różnych czynników czy różnych sytuacji potencjalnych, które mogą się wydarzyć. To jest kolejne nagranie wideo, jakie widzicie. Tutaj cofałem się już, czy leciałem z powrotem właśnie, lecąc bokiem do tych skał równolegle. Wygląda to przyzwoicie. Tu jest telemetria, także widać, że to zupełnie inna jakość jest na zrzucie i na nagraniu samego ekranu z iPhone'a. Robiłem też próby tutaj przy różnych ekspozycjach, próbowałem trochę wyregulować, trochę skadrować, ale nic, żadnych cudów specjalnych. Po prostu byłem ciekawy samej jakości tego obrazka, który wychodzi nam bezpośrednio z obiektywu i uważam, że wychodzi naprawdę dobra jakość. Teraz parę jeszcze zdjęć. Tutaj mamy właściwie tylko i wyłącznie single photo do dyspozycji. Blokada ekspozycji można delikatnie nie doświetlić. Zszedłem o 0,3 w dół. Teraz AEB próbuję, czyli neutralny i za chwilę będzie prześwietlenie delikatne. I tak to wygląda. To tutaj można się pobawić. On jest na tyle stabilny, że można spokojnie robić zdjęcia AEB samemu, czyli właśnie sekwencje 3 czy 5 czy nawet większej ilości zdjęć i złożyć je, jeżeli ktoś się upiera w Lightroomie. Nie wiem, czy dużo osób będzie składało własne zdjęcia w Lightroomie, ale jest taka możliwość, bo on jest naprawdę stabilny. Oczywiście jak mocniej wieje, to pewnie te zdjęcia nie wyjdą ostre, złożone, ale tak to wygląda. Tu natomiast to, co mnie zdziwiło, że miałem awarię GPS-u, widać, że system zgłasza mi, że coś jest nie tak z satelitami. Podniosłem się, chociaż mamy 20 satelit na górze, to tutaj faktycznie coś było nie tak z lokalizacją. Takie drobne zakłócenia wyskakują. Ale jak widzicie, podczas całego lotu miałem tylko ten jeden komunikat. I to już jest nagranie prosto z karty pamięci. Nagranie bez żadnej obróbki. Takie delikatne przemieszczanie się i kadr właśnie. Plus do tego pewnie regulowałem ekspozycję albo próbowałem skadrować to w różny sposób. Tak, mniej więcej tak to wyglądało. Warunki były w miarę ok, może nie było idealne, jeżeli chodzi o światło, ale też nie było to światło ostre, było bardziej rozproszone, takie delikatne chmury i przejaśnienia. Także w miarę fajne warunki to było po deszczu. Dzisiaj do południa, także widać, że bardzo fajna pogoda i dobre warunki mi się trafiły do wykonania takiego pierwszego lotu próbnego. Właściwie do oceny jakości już to wystarczyło na tym etapie. Tu już wracałem stąd, 152 metry wystarczy. Faktycznie sprawdziłem sobie tylko, jak to wygląda jeszcze, czy można bokiem wrócić, czy już będę wracał
przodem, ale widać, że ta jakość jest w porządku i naprawdę on też dobrze leci, bardzo stabilnie. Tu są przykłady zdjęć, to są JPEG-i bez żadnej obróbki. Kilka zdjęć wrzuciłem, tak mniej więcej 3-4, a i za chwilę będzie też już przykład wideo. Jakość jest zadowalająca. Ja mogę powiedzieć, że naprawdę ona jest jak na amatorów, jak na ludzi, którzy nie mają do czynienia zawodowo, jest super. I teraz druga próba, jaką robiłem tutaj na życzenie kolegów, to jest jakość sygnału, moc sygnału w terenie, z odległością, jak się ma. Tutaj na szczęście nie mamy żadnych zakłóceń, jak widać, ja się podniosłem trochę wyżej, tak w okolicach 40-50 metrów. Samoloty aż tak nisko nie latają, a śmigłowiec słychać się z daleka, jak tutaj nadlatuje. Zwykle jak jest ciepło, zdarzają się interwencje LPR-u na tych skałkach, ale w tym przypadku raczej o tej porze może zdarzają się czasami ćwiczenia. Dlatego trochę uważałem na to. Lecę na 50 metrach, ale nie chciałem tutaj też za daleko lecieć. Tak tylko, żeby sprawdzić moc sygnału, mniej więcej 300-400 metrów to była ta odległość. Ale jak widzicie, jest naprawdę stabilny ten dron w powietrzu. Widać, że obraz jest naprawdę brzytwa, jeżeli chodzi o stabilność. Nie ma żadnych takich typowych objawów jak w tanich dronach. Bo tutaj lecę płynnie cały czas, gimbal stabilizuje faktycznie. Już ponad 200 metrów, nie ma nawet śladu jakiegokolwiek zakłócenia czy jakiejkolwiek utraty sygnału. Ja spróbuję jeszcze kolejny lot zrobić w mieście, natomiast też nie taki długi. Nie ma sensu latać dalej według mnie niż 250-300 metrów, bo naprawdę nie widać tego gówniarza i to się mija z celem. Natomiast to zupełnie wystarczy. Lepiej się trochę przemieścić na nogach, trochę podejść czy przemieścić się. Tutaj osiągnąłem 410 metrów i to jest to, o co chodziło. Chciałem zobaczyć po prostu, jak on się zachowuje. I to tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o testy w plenerze. Głównym moim celem było dzisiaj ogarnięcie jakości, sprawdzenie, jaką jakość prezentuje Mavic Mini. I druga sprawa, czy jest na tyle dobry zasięg, żeby można było polegać na zasięgu poza miastem, który wynosi około 200-300, no powiedzmy 400 metrów już w sytuacjach takich skrajnych, ale raczej około 200-300. I faktycznie ten zasięg był w porządku poza miastem. Co będzie w mieście, dowiecie się już niebawem, dlatego że przeprowadziłem 3 loty i na razie, no powiem tak, pozostawię dla siebie rezultaty, jeżeli chodzi o zasięg. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym epizodzie już wkrótce. Cześć!